dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo cieszymy się, że Państwo tak licznie zdecydowali się dzisiaj spędzić ten dzień z nami. Witam bardzo serdecznie naszego prelegenta, profesora Krzysztofa Korneckiego, wykładowcę akademickiego, filmoznawcę oraz znawcę historii polskiego kina. Profesor przedstawi dzisiaj wykład pod tytułem Gdańskie wątki filmowe, a po wykładzie odbędzie się prelekcja filmu Do widzenia, do jutra. Wybór filmu nie jest przypadkowy, bo akcja jego dzieje się tutaj w okolicy, w Gdańsku, ale też taki związek osobisty. Wystawę, którą mogą Państwo tutaj naokoło zobaczyć, to są slajdy Marcela Wizarda. I sam konsul ma taką osobistą historię z tym filmem. Slajdy, które nam ofiarowała Françoise Wizard, córka konsula, w 2016 roku, Françoise Bourbon Wizard, jest pierwowzorem głównej bohaterki filmu Do widzenia, do jutra, a sam scenariusz jest oparty na prawdziwej historii znajomości Zbyszka Cybulskiego z rodziną Wizard. Zapraszam do wykładu, zapraszam do seansu filmowego. Miłego dnia. Witam Państwa bardzo serdecznie, dziękuję, że Państwo tak licznie przybyliście. Szczerze powiedziawszy, ja jestem mocno zdziwiony, ponieważ ja niedzielę o 13 zwykle spędzam gdzieś nad jeziorem, no, a nie w małej, ale bardzo urokliwej sali, ale tym bardziej jest mi miło, że Państwo zechcieliście przyjść tuż przed obiadem. Mam nadzieję, że z tym obiadem nie będziecie Państwo musieli długo czekać, chociaż jestem dość gadatliwy, więc proszę mieć trochę cierpliwości i tolerancji. Rzeczywiście Gdańskie wątki filmowe to taki wywoławczy temat, natomiast ja Państwa będę chciał spojrzeć na tą obecność Gdańska w kinie trochę z wysoka, to znaczy zobaczyć pewne narracje dominujące, jak ten Gdańsk opisywano, jak starano się go przedstawiać w kinie, nie tylko polskim zresztą. I jak Państwo czujecie, rozróżniam tutaj Gdańsk w filmie od na przykład kin w Gdańsku. Prawda? To są dwa różne tematy, jak się Państwo domyślają. Ten pierwszy oznacza, w jaki sposób Gdańsk był aktorem, bohaterem w filmie, w kinie. Natomiast kina w Gdańsku to oczywiście bardzo też wdzięczny temat, ale na jakąś inną opowieść, na którą oczywiście, jeśli będę miał już dużo do powiedzenia, Państwa serdecznie zaproszę. I zacznę Państwa od takiego jednego porównania, jeśli Państwo pozwolicie. Mianowicie Wrocław i Gdańsk, jak Państwo wiecie, miasta o trochę podobnej historii, tak? Znaczy takiej geopolitycznej historii, bo Wrocław miastem, które zostało przejęte razem z ziemiami, jak to się kiedyś mówiło, odzyskanymi, dzisiaj bardziej czy chętniej zyskanymi. Miasto wielowiekowej tradycji, także niemieckiej, a nie tylko słowiańskiej. Także miasto bardzo silnie zniszczone, no, w 90%. Podobnie jak Gdańsk. No, oczywiście ta tradycja polska gdańska jest silniejsza. Niemniej jednak, no, jeśli chodzi o takie spojrzenie z wysoka tego, co było do II wojny światowej, to te miasta są trochę podobne. I proszę Państwa, to ciekawe, Wrocław, jak pewnie część z Państwa wie, ma także wytwórnie filmowe. Tak? Jest tych wytwórni filmowych trzy w Polsce, między innymi też we Wrocławiu. I tam w związku z tym, proszę Państwa, powstało 400, nawet 400 kilkadziesiąt filmów. Tam zostało zrealizowanych po II wojnie światowej, nie tylko polskich zresztą. I proszę Państwa, dostrzegłem pewien paradoks. Otóż tak duża ilościowo obecność Wrocławia nie przekłada się na jakościową obecność Wrocławia na ekranie. To znaczy, gdy się spytałem mojego znajomego, który hobbystycznie zajmuje się podobnie tym, co ja, to znaczy pewnymi wątkami, generaliami filmowymi, gdy się go spytałem, jak to jest z tym Wrocławiem w filmie, wymień mi kilka filmów wrocławskich, bo ja taką kategorię, jak Państwo za chwileczkę zobaczycie, zaproponuję, filmu miejskiego, wymień mi kilka filmów wrocławskich, to ten mój kolega się zaciął. Wymienił później ze dwa, może trzy obrazy, ale żadne takie, które budują jakiś taki wizerunek, adaptując czy ekranizując geniusz locji tego miejsca, tak, jakiejś jego historii. Ja natomiast powiedziałem, słuchaj, no, u nas powstało około 100, może 100, ponad 100 filmów i seriali, w różnym stopniu Gdańsk był lokacją, czasem w jednej, dwóch scenach, czasem był bohaterem całego filmu, ale spokojnie wymienię 25, może 30 filmów gdańskich, miejskich. To znaczy takich, których po prostu nie da się oderwać Gdańska od fabuły, tak? Bo jeśli oderwiemy Gdańsk od fabuły, to film przestaje mieć rację bytu, tak? Wiadomo, że są takie filmy, w których na dobrą sprawę można akcję przenieść gdziekolwiek i tylko często kwestie produkcyjne, finansowe, zwłaszcza dziś, jak istnieją regionalne fundusze filmowe, decydują o tym, że takie miasto staje się bohaterem, jak w filmie niedawnym, którego akcja dzieje się w Gdańsku, czyli Miłość jest wszystkim, nie? Również dobrze, jak Państwo wiecie, miłość o miłości, która jest wszystkim, można powiedzieć w każdym mieście, niekoniecznie tylko i wyłącznie w Gdańsku. No, ale Gdańsk sypnął krosiwa, przepraszam, tak kolokwialnie powiem, no i dzięki temu można było ten film zrealizować. Natomiast to nie jest to samo, co film rzeczywiście gdański. Film wrocławski prawie w ogóle nie ma, choć proszę zobaczyć, ponad 4 razy więcej tam powstało obrazów.
Co to znaczy, proszę Państwa, że Gdańsk miał sporo szczęścia, ponieważ czegoś nie miał. Nie miał tej infrastruktury bezwzględnej, tego potencjału bezwzględnego, jakim są wytwórnie, jakim są centra decyzyjne, jakim są także zaplecze aktorskie, dobre teatry. Oczywiście mamy dobry teatr, ale chodzi o liczne teatry, o dużą też kadrę aktorów, którą można łatwo wynajmować do drugoplanowych, trzecioplanowych grup. Tego w gruncie rzeczy w Gdańsku nigdy nie było, jakichś dobrych wytwórni czy producentów, którzy produkują filmy fabularne. To było oczywiście we Wrocławiu, a pomimo to na ekranie dużo bardziej Gdańsk się zaznacza. Ma po prostu swój wyraźny ślad, co wynika, jak Państwo za chwileczkę zobaczycie, z tego potencjału względnego, czyli nie bezwzględnego, ale tego względnego, czyli kulturowego, tak? To, że mamy taką, a nie inną historię, że Gdańsk miał taką, a nie inną historię, przyznacie Państwo, że no, na niezłą opowieść, a przynajmniej na 7 opowieści, a nie tylko jedno, że ma znakomitą architekturę, oczywiście urbanistykę, że ma dobre otoczenie, ponieważ jest w gruncie rzeczy umiejscowiony w Trójmieście, więc można w gruncie rzeczy wykorzystywać, jak Państwo zobaczycie, architekturę trzech różnych podmiotów miejskich, jedno stare miasto gdańskie, kurort, plus do tego jakiś symbol nowoczesności, jakim jest, czy nowoczesnego przemysłu portowego, czy stoczniowego, jakim jest Gdynia. Tak? Więc to też było niezwykle ważne. To, że do Gdańska przyjeżdżało się także w celach socjalnych, to znaczy, że artyści lubili tu przyjeżdżać, ponieważ to jest morze. Tak? Oczywiście można pojechać do Wrocławia, ale Wrocław jest trochę daleko od morza. Natomiast, jeśli można tak eufemistycznie powiedzieć. Natomiast, proszę Państwa, Gdańsk, no to była przy okazji też odpoczynek. Gdy się tu kręciło, to można było przy okazji także, jako filmowiec czy ekipa filmowa, wykorzystać właśnie potencjały tego miejsca. Więc, proszę Państwa, Gdańsk ma słaby potencjał bezwzględny, czyli te wszystkie instytucje, które odpowiadają za realizację. Natomiast ma niezwykły potencjał względny. Potencjał tych różnych opowieści, tego genius loci, tej historii, która często stawała się głównym bohaterem filmu. Bo taka jest dla mnie definicja filmu miejskiego, czy filmu w tym wypadku gdańskiego. Taki sprecyzuję jeszcze, proszę Państwa, że takie stopnie ekranowej obecności miasta są zależne oczywiście od po pierwsze rodzaju filmowego, a po drugie od tego, w jaki sposób się to miasto wykorzystuje, to znaczy ile się w nim kręci. Tak? I jaki status to miejsce, w którym się kręci ma. Więc proszę Państwa, jeśli chodzi o kino dokumentalne, no to oczywiście powstało sporo, o czym jeszcze powiem, filmów dokumentalnych o Gdańsku, dokumentalnych, oświatowych, takich promocyjnych. No i siłą rzeczy one stawały się filmami miejskimi, bo one, jak taka jest specyfika filmu dokumentalnego, zwykle opisywały konkretnie to miejsce, prawda? Więc w naturalny sposób, robiąc film o Gdańsku, film stawał się miejski. To samo nie jest, proszę Państwa, w wypadku filmu fabularnego, bo jak Państwo wiecie, często miasto, prawda, gra jakieś inne miasto. Tak było w większości wypadków we Wrocławiu, że we Wrocławiu kręcono filmy nie o Wrocławiu, tylko o jakimś innym mieście, albo niesprecyzowanym, albo konkretnie sprecyzowanym, przykład jak Amsterdam, tak? Jak charakter, film charakter, który zdobył nawet i Oscara, prawda? A kręcono to we Wrocławiu. Pamiętam, że jak się zajmowałem Popiełem Diamentem, nie muszę tytułu Państwu reklamować, zajmowałem się Popiełem Diamentem, to Wrocław grał tam powiatowe miasto. Powiatowe miasto, tak jak jest w powieści, tak? No bo już nie chcieli realizatorzy jeździć gdzieś szukać powiatowego miasta, skoro tak naprawdę mieli tylko kilkanaście procent zdjęć w przestrzeniach naturalnych, a cała reszta była w studiu we Wrocławiu, no to już sobie odpuścili, gdzieś tam poznajdywali ten. Ale to wiadomo, no niby Wrocław słynie z Popiołu Diamentu, ale przecież to nie o Wrocław tam chodzi. Więc znowu ta sama sytuacja. Proszę Państwa, w wypadku kina fabularnego ja sobie podzieliłem obecność takiego wizerunku miejskiego na tych kilka kategorii. Po pierwsze, miasto w epizodzie. Czasem jest jakieś ujęcie, jedna scena, prawda, że tam ktoś bohater przejeżdża przez miasto i widać dworzec, nie? Ile jedzie dalej, nie? To też jest jakoś, też trzeba było to produkować, prawda, jedno zdjęcie zrobić tu w Gdańsku, w tej lokacji. Dalej, proszę Państwa, miasto jako inne miasto. Za chwileczkę o tym powiem. Mam kilka takich przygotowanych. Czyli na przykład Gdańsk jako inne miasto także występowo. Dalej, proszę Państwa, miasto w epizodzie, w takim dłuższym, w jakiejś dłuższej scenie. Jako to właśnie miasto, na przykład nie, Trójkąt Bermudzki, prawda? Albo no, na przykład w Trójkącie Bermudzkim bohaterowie spotykają się koło nabrzeża, na pobrzeżu i później wyjeżdżają gdzie indziej. Ale my rozpoznajemy to miasto, ponieważ pokazany jest żuraw, prawda? I każdy, kto odrobinę ma wiedzę geograficzną, wie, że to miasto jest konkretne. To jest Gdańsk, a nie jakaś przypadkowa ulica, która miała markować jakąś inną przestrzeń. Więc to też jest tutaj, proszę Państwa, bardzo ważne. No i miasto w dłuższej partii, jako to właśnie miasto w dłuższej partii i film miejski. To jest ta ostatnia, najszlachetniejsza dla mnie kategoria. Za chwilę będę Państwa próbował przekonywać tytułami filmów, które z pewnością Państwo skojarzycie, że takich filmów naprawdę jest sporo. Gdańsk jako inne miasto jednak zacznę od tego, proszę Państwa, w całym filmie lub epizodzie. I tutaj, proszę Państwa, jest kilka takich mocnych, można powiedzieć, tytułów polskiego, właściwie nawet nie polskiego, bardziej zagranicznego kina. Walec pikowy Tadeusza Chmielewskiego i piękne tereny Biskupiej Górki. Jeśli ktoś z Państwa kiedyś widział ten film z 60 roku, warto go obejrzeć. Rozkoszna retro komedia, tak? Akurat na niedzielę. Tak?
ktoś po długim gadaniu, nie? Żebyś tak słuchaniu właśnie Budem Brokowie Państwa, nie? Które były kręcone między innymi właśnie na ulicy Mariackiej, prawda? Nie można było znaleźć innego dobrze zachowanego, oczywiście odrestaurowanego, ale dobrze zachowanego miasta hanseckiego, więc przyjechała ekipa telewizji niemieckiej tutaj i tu zrealizowała ten serial Budem Brokowie. Dalej Państwa Słodziej Tęczy Aleksandra Chodorowskiego, no to jest taki jeden z czołowych surrealistów w historii kina. Ten jego film, Złodziej Tęczy, szczerze powiedziawszy, nie jest najlepszy, no ale w dużym stopniu kręcony właśnie był tutaj jako jakieś tam miasto, nie? To już nie Gdańsk, tylko jako jakieś tam miasto. Prominent Johna Irvinga, Persona non grata, gdzie mamy do czynienia z japońskim sopkiem. Tutaj Japończycy wszystko potrafią, więc już się odpowiednio wysłonili nazwę tego sopka. To miasto gra jakieś inne miasto w czasie II wojny światowej, gdzie ten konsul japoński działał, ratował i tak dalej. W tym tutaj pasie Morza Bałtyckiego. Wróg numer jeden, no to pewnie Państwo słyszeliście, nie? Że w wrogu numer jeden pojawiała się informacja CIA i tajne bazy, nie? Że mamy tutaj tajne bazy i oczywiście miasto musiało się do tego odnosić. Urząd Miejski musiał się odnieść właśnie do tej informacji, ponieważ no, zrobiono nam czarny pijak, nie? Akcja właśnie jest swojego ujęcie, prawda? Ujęcie właśnie tego nabrzeża, a później już akcja dzieje się na statku, który ponoć tu jest właśnie zacumowany, nie? Więc nie wybrano żadnych kiejkut, prawda, żadnych klewek, jak Państwo pamiętacie, czy innych tego typu miejsc, które wybrano właśnie w tym filmie Gdańsk. No i trzeba przyznać, że no, zrobiono nam trochę taką no, czarny pijak, tak? No to się okazuje, że Gdańsk jest jednym z tych sieci nielegalnych więzień, prawda, o których było głośno, więzień CIA, w których torturowano, prawda, dawnych przywódców Al-Kaidy. Oczywiście niektórzy próbowali to żartobliwie ograć, ale miasto wydało, pamiętam, takie dość poważne oświadczenie, w którym napisano, że nic im nie wiadomo, że się takie rzeczy miały miejsce. Nie wiem, Państwo pewnie widzieliście, niedawno Hindusi latali po ulicach Gdańska, prawda, kręcono film Mersal, w którym Gdańsk gra Paryż. Wiadomo, podobna architektura, prawda, więc dla Hindusów to akurat nie ma znaczenia. Ważne, że jest to jakieś egzotyczne europejskie miasto i tu w tym wypadku może być to właśnie Paryż. Choć, szczerze powiedziawszy, dla mnie przynajmniej nie jest zbyt mocno podobne. Piękne zdjęcia na tle oczywiście naszego bursztynku, też w okolicach, ale też i w środku Europejskiego Centrum Solidarności. Jak ktoś z Państwa ma chwilę czasu, proszę sobie na YouTube wpisać Mersal, to jest fajny teledysk właśnie, gdzie oni tam chodzą po tych różnych plenerach gdańskich, nie, i udają, że są w Paryżu. No, tak jest, taka specyfika. A gdzie wjeżdżali? Wjeżdżali, wtedy nie pokazali, nie? Uznali, że to jest takie mało istotne dla Paryża, nie? To jest najmniej istotna rzecz. I teraz właśnie, teraz mam tutaj trochę tych filmów gdańskich, szybciutko je wymienię. Czyli takie filmy, gdzie geografia akcji równa się geografii lokacji, to znaczy tam, gdzie wkręcono, tam jest też oczywiście fikcyjna akcja, nie tego filmu, w tym wypadku Gdańsk. Tak? Plus tak zwane gemiszlocji, to znaczy, że mamy do czynienia z zapisem jakiejś historii Gdańska. Gdańsk staje się bohaterem. I proszę Państwa, zobaczcie Państwo, ja wymieniłem, moim zdaniem to są właśnie te filmy miejskie, gdańskie, Dwaj ludzie z szafą, chociaż podzielone jeszcze oczywiście na Sopot, ale Dwaj ludzie z szafą, Wolne miasta, jakbyście Państwo nie zgadzali, to proszę głośno krzyczeć, nie? Ale starałem się to dobrze przygotować. Do widzenia, do jutra, bo to chyba ten nie. Nowela pierwsza z filmu Jadą goście jadą, do niej jeszcze się dzisiaj odwołam, Żona dla Australijczyka, Panika z okienka, te które są moim zdaniem najważniejszą dychą, wygrupiłem, tak? Więc tutaj macie sobie w ogóle. Panika z okienka, Westerplatte, Podróż za jeden uśmiech, odcinek szósty, Tajemnica wielkiego Krzysztofa. Zapamiętaj imię swoje, Znaki szczególne, serial, prawda, o porcie północnym, Próba ognia i wody, o katastrofie, prawda, na MS Konopnicka, Blaszany bębenek, Człowiek z żelaza, Szkatułka z Hongkongu, na Kłopoty Medarskie, większość zdjęć kręcona we Wrocławiu, no, też takie mamy myk, nie? Wrocław grał w Gdańsku, fajnie. Także Gdańsk 39, wybrane odcinki serialu Pogranicze w ogniu, Wróżby Gumaka, nowele Tablica, Benzyna, Krajobraz Człowiek z nadziei z filmu nowego Górnego Solidarność Solidariusz, Strajk Bohaterka z Gdańska, Kawa w Gdańsku, kilometrażowy Wałęsa Człowiek z nadziei, Tajemnica Westerplatte plus Robotnicy 80. I takie przejścia na Pograniczu, to znaczy ja wyobrażam sobie, że można by było oderwać, nie, z akcję z miejsca, z tego miejsca przez Gdańska. Niemniej jednak, no jednak Gdańsk coś tam wnosi w tych filmach, tak? Daje pewien urok, pewną ikonografię, że trudno byłoby to zrobić. No poza może Miłość jest wszystkim, bo tu naprawdę jestem w stanie sobie wyobrazić, że taka fabuła jest właściwie do zrealizowania wszędzie. Czyli Zew Morza, jako niemiecki, właściwie jedyny hitlerowski z 1941 roku, Banda, poradnik matrimonialny, Stawka większa niż trzeci odcinek, drugi Moloch, Drzwi w murze, z drugiej strony ten czy tango, ptaka, mokry, szmalnik, żyje miłość, chłopiec na galopujący koniu, płac zamknięty, miłość jest wszystkim. To takie, to nie są wszystkie filmy oczywiście, w których Gdańsk się pojawia. To są tylko te, które są moim zdaniem najważniejsze, te, które są miejskie i te, które gdzieś aspirują, są w drugiej lidze, nie? Jakby powalczyły w barażach, to może by się dostały do tej pierwszej.
Już widzę, że Państwo komentujecie, właśnie, bo macie Państwo jakieś uwagi. Każdy wybór, każda klasyfikacja jest, no, zwłaszcza, że filmoznawstwo to nie fizyka, nie? A taki serial Pan na Żuławach, to można go podciągnąć? Tam niewiele tego tam Gdańska jest, nie? Właśnie prawie nie ma poprawy, nie? Także tak, no. Proszę bardzo, proszę bardzo. Sztos tam bardziej to Sopot, nie? Nie, bo ja nie wymieniam Państwa tutaj wszystkich lokacji, tak? Na przykład tak, że Gdańsk jest w epizodzie jakoś, tak? No to nie, to ta lista jest, tak jak mówiłem Państwu, ponad 100 iluś tytułów. Ja wymieniam tylko to... Człowieka z Marmuru nie ma, tak? Bo się kończy... Nie wymieniłem Człowieka z Marmuru? Nie ma. Żelaza jest. Ale przecież ja to specjalista. Żebyście Państwo ustrzegli, że go nie ma, nie? Żeby Państwo teraz powiedzieli właśnie, że go nie ma, nie? Dobrze, z tej listy po prostu zapaliłem oczywiście Człowiek z Marmuru. Jest on jest później w tej wersji w partii opisowej, którą tutaj za chwileczkę przejdę, także to po prostu jest techniczna... Nie, inny jest to techniczna pomyłka, świadomy zabieg po to, żebyście Państwo dostrzegli. To sprawdzanie w ten sposób Państwa czujność, nie? Jesteście Państwo czujni, wiadomo, jeszcze 13, więc nie jest tak źle. Proszę Państwa, tytuł wykładu jest Gdańskie wątki filmowe. Ale wątki układają się, jak Państwo wiecie, w fabuły, nie? Całe. A fabuły z kolei powtarzające narrację. Dzisiaj używasz takiego sformułowania, prawda? Pewne narracje, czyli pewne sposoby opowiedzenia o jakimś przedmiocie, zjawisku, mieście też można opowiadać. I przecież pozwolimy sobie podzielić te wszystkie filmy z pierwszej i z drugiej ligi, tak? Na takie oto dominujące opowieści. Ja się prawie przecież zajmuję bardziej kinem powojennym, ale oczywiście zasugeruję także obecność przedwojennego Gdańska na ekranie. Przy czym znam się na tym słabiej niż na tym, co jest po wojnie, ale kilka tytułów myślę, że ciekawych przywołam. Po pierwsze, pierwsza dominująca narracja, czyli do 1920 roku, dopóki Gdańsk jeszcze nie był wolnym miastem Gdańsk, prawda, to Kaiser Gdańsku, cesarz Gdańsk. Najczęściej przecież pokazywano Gdańsk wtedy, kiedy tutaj przyjeżdżał cesarz, nie? W jakichś tam powodów. I wtedy kroniki filmowe prezentowały Kaisera. Dalej przecież Gdańsk zawsze niemiecki, tak? Wtedy, kiedy Gdańsk stał się wolnym miastem gdańskim, kiedy rozpętała się ta w gruncie rzeczy symboliczna wojna, prawda, między Polakami a Niemcami, no to Niemcy czuli się w obowiązku, żeby w ten lub inny sposób zaznaczyć niemieckość tego Gdańska. I później następne narracje: Gdańsk zawsze polski, tak? Z czterema punktami. Gdańsk stoczniowo-portowy, Gdańsk miastem wolności, czyli narracja antykomunistyczna. Wolne miasto Gdańsk, czyli taka formuła grasowska, prawda? Gdzie nie ma konfliktu, ale jest próba koegzystencji. I ostatnie, jak sobie zadałem pytanie, chyba po 1989 roku rodzaj dekonstrukcji mitu, bo Gdańsk bez wątpienia stworzył pewien mit, tak mówiłem, filmy miejskie tworzą pewien też mit, pewne wyobrażenie o tym miejscu. I wydaje mi się, że ostatnimi czasy dochodzi do pewnej dekonstrukcji tego mitu. To znaczy, powstają takie filmy, które odnoszą się do wcześniejszego wizerunku Gdańska, niekoniecznie pozytywnie, tak? Kilka słów o tych najwcześniejszych narracjach, ale proszę mi wybaczyć, że szybciutko przebiegnę nad tym, bo aż też tak dużo czasu nie ma. Tak jak wiem Państwu, to jest zwykle wtedy, kiedy przyjeżdżał Kaiser do Gdańska. Wiecie Państwo, ile jest właśnie tych tytułów, prawda, związanych z jego obecnością, prawda? To po pierwsze. Powstał także film fabularny w 1917 roku, ale my naprawdę niewiele o nim wiemy. Tak? Wiemy tylko, że akcja działa się w okresie napoleońskim. I był kręcony tutaj w Gdańsku, ale jest zaginionym filmem i niewiele jakby o tym filmie wiemy. Wiele filmów jest zaginionych w Europie, to Państwo wiecie. Później odnajdujemy je w Stanach bardzo często. Więc nie jest tak, że ten film jest już na zawsze zaginiony, bo może się niedługo okazać, że w Bibliotece Kongresu taki film się znajduje. Niedawno takie świetne odkrycie Ziemi obiecaną z 1927 roku, odkryto w dużym fragmencie właśnie, a już uznawano, że ona jest absolutnie zaginiona i mamy tylko wersję z 1974 roku. Więc reportaże, różne travelogi, wiecie Państwo, krajoznawcze, czyli że na przykład mamy panoramę Gdańska, że mamy piękny Gdańsk, czy mamy na przykład północną Wenecję, prawda, to często porównywano Gdańsk właśnie do tej północnej Wenecji. W takiej formule travelogów, ale proszę zwrócić uwagę, że w tych tytułach jest albo właśnie taki reporterski element, czyli że Kaiser przyjeżdża i coś tam, albo wotuje się statek, czyli to jest ewidentnie reportaż, albo właśnie taki element impresji krajoznawczej, tak. Nie ma jeszcze tego, co za chwileczkę Państwo zobaczycie, że w tytule będzie się cały czas pojawiać słowo niemiecki, tak? Żeby podkreślać, że Gdańsk był przede wszystkim niemieckim miastem. I to jest ten następny okres, Państwo. Następny okres, czyli Gdańsk zawsze niemiecki. Najpierw narracja weimarska, powiedziałbym, czyli widzimy Państwo jeszcze do 1933 roku. I różne filmy oświatowe, ale zobaczcie Państwo, że to już niemieckie, prawda, hanzetyckie miasto, znaczy Gdańsk, tak? Albo że niemieckie miasto, nie? Zawsze się pojawia w tym momencie już ten przymiotnik w tytule, tak? I często te filmy tak mocno tej niemieckości eksponują, są impresjami pokazującymi piękne zabytki, ale w tytule uwypuklają, że my jesteśmy właśnie właścicielami tego miejsca, tego terenu. Czy w filmach krajoznawczych, prawda,
także nie zawsze tak było, czasem była ziemia gdzieś nad Wisłą, ale bardzo często właśnie ten element niemieckości był podkreślany w tych tytułach. I przecież co ciekawe, właściwie w tym okresie Wolnego Miasta Gdańska, już teraz powiem, nie powstał poza tym jako, ale jako jeszcze powstał do 20 roku, to nie jako, tylko przepraszam, tych miejscach, powstał do 1920 roku, tak? Natomiast od 1920 roku do końca II Rzeczpospolitej, do końca Wolnego Miasta Gdańska nie powstał żaden fabularny film niemiecki. Nic mi nie wiadomo, że powstał fabularny, długometrażowy film niemiecki. Pomimo tego, że Niemcy tak mocno podkreślali, prawda, niemieckość tego miejsca, co się przekładało na formy dokumentalne, jak Państwo sobie wiecie, i nazwy, to jednocześnie nie zrobiono nic, żeby nakręcić taki film fabularny, który by pokazał, że rzeczywiście jest to niemieckie miasto. No jak Państwo się domyślają, no jednak różnica w obiegu i w znaczeniu społecznym jest duża, tak, pomiędzy filmem dokumentalnym, jakąś kroniką, a filmem fabularnym, prawda, który z zasady jest królem rodzajów filmowych, no i jeśli cokolwiek ma zakładniać wyobraźnię, to właśnie ten rodzaj, a nie doraźne kroniki. Czyli nie zrobił takiego filmu, a polski powstał, za chwileczkę o tym powiem, zresztą pewnie Państwo też ten film już słyszeliście. W każdym razie, Gdańsk zaczyna niemiecki narracja hitlerowska, właśnie tak jak mówiłem, że nie powstał w okresie WMG niemiecki fabularny, natomiast w III Rzeszy, kiedy Gdańsk został inkorporowany do Rzeszy, tak, to powstawały filmy, które też nie były gdańskie, ja ich nie mogę nazwać gdańskimi, ponieważ pojawiają się po prostu tylko epizody gdańskie. Na przykład film, i tutaj tego było najwięcej, film Jako, taki mam chłopcu, cyrkowcu, prawda, akcja była kręcona w Gdańsku i w Sopotach, nie? Więc w tym sensie no, sporo jest tego Gdańska, stąd ja go wpisałem tam na pograniczu, jak Państwo pamiętacie, nie, że to można by uznać ten film za gdański, ale fabułę możemy spokojnie przenieść gdzie indziej, tak? Jakby nie eksponuje kulturalnego czy historycznego potencjału tego miejsca. Dwa inne filmy, proszę Państwa, no to tam się już pojawiają tylko scenki, na przykład w tym filmie Jugend, o Hitlerjugend, pojawia się, proszę Państwa, taka scena wielkiego apelu na długim targu właśnie tej organizacji młodzieżowej niemieckiej, tak? I to trwa może ze 2-3 minuty, później się pojawia się jeszcze raz jak i Żuraw i koniec. A cała reszta jest kręcona gdzieś na tym Jeziorze Kurońskiej, tam gdzieś koło Nity dzisiejszej, tak? To bo w gruncie rzeczy akcja dzieje się w małym przymorskim osadzie, małej przymorskiej osadzie. Więc proszę Państwa, tak na dobrą sprawę, jakby nic nie powstało, co mogłoby budować mit tego miejsca w filmie fabularnym. Oczywiście kroniki filmowe zapisywały, tak? W kronikach filmowych wszystkich tych UFA, TOM i tak dalej podkreślano, że Gdańsk jest niemiecki, to jest jakby jasne, ale kroniki to była doraźność filmowa, to jak Państwo się domyślają. Czy bliżej wojny, tym było tego w kronikach filmowych więcej, no i oczywiście, proszę Państwa, pewne, jakby to powiedzieć, pewne ikony, nie? II wojny światowej, jak nie wiem, strzał z Aurory, tak, prawda, strzał ze Szlicka Holsteina, no to my to znamy, proszę Państwa, oczywiście z kronik niemieckich, tak. Gdybyśmy, proszę Państwa, zrobili pewnie jakiś ranking czy konkurs na najważniejsze filmowe ikony II wojny światowej, no to myślę, że strzały na Westerplatte, prawda, ze Szlicka Holsteina byłyby tutaj gdzieś bardzo wysoko. I to oczywiście nie zostało sfilmowane to przez żadne komórki filmowe polskie, tak? Tylko to oczywiście jest materiał niemiecki, czy to Kriegsmarine, czy to właśnie tych kronik filmowych, czy to Kamerluftwaffe, one przede wszystkim to filmowały, między innymi te znane zdjęcia z kroniki, zdaje się 468 z 1939 roku, kiedy wpływa Schleswig-Holstein, prawda, a na nabrzeżu wszyscy Niemcy go witają, to pozwolę sobie tak rozfasować właśnie fragment tego ujęcia, dość znane i popularne te materiały. I to ciekawe, proszę Państwa, że te materiały były oczywiście wykorzystywane przez Niemców dość powszechnie w czasie II wojny światowej, także w filmach długometrażowych, dokumentalnych, o których za chwileczkę powiem, żeby pokazać, prawda, po pierwsze prawo Niemiec do Gdańska z odpowiednim komentarzem, tam zawsze ono się wtedy pojawiało, tak? Pokazywać, że Westerplatte, w jednej z kronik pojawia się taki wątek, że Westerplatte to była się taka twierdza, w której zeskładowano ogromną ilość materiałów wybuchowych, tak dużą, że gdyby wybuchły, to zmiotłyby Kościół Mariacki. Nie? Narracja, prawda, która się pojawiła. Ale proszę zobaczyć, że pokazywanie tych samych kronik w Polsce, w okupowanej Polsce, musiało w Polakach pewnie jakiś inny odbiór budować, tak? Znaczy, jeśli pokazuje się Westerplatte, który jest ostrzeliwany, to raczej my odbieraliśmy to jako właśnie symbol oporu, prawda? A nie prawa do tego niemieckiego Gdańska czy do Niemców, tak? To jest oczywiście specyfika odbioru filmowego. Obrazy nigdy nie mówią w sposób precyzyjny tego, co w języku naturalnym często się wyraża. Te materiały, jak powiedziałem, przeniosły się później, te materiały z kronik, poszły później, proszę Państwa, do takich długometrażowych filmów, bardzo znanych
filmoznawcy poświęcali im bardzo dużo miejsca. Między innymi taki wybitny filmoznawca Siegfried Krakauer poświęcił bardzo długie pasusy swojej analizy w książce od Caligariego do Hitlera, kluczowej pozycji, właśnie kampanii w Polsce i temu chrztowi ogniowemu, tak? Poświęcił właśnie bardzo dużo miejsca. I tam oba te filmy zaczynają się właśnie od Gdańska. Od tego, że Gdańsk zawsze był niemiecki, został zabrany przez decyzje, prawda, weimarskie, przez decyzje traktatowe i że teraz wraca z powrotem do Niemiec. Między innymi z kronik znamy także i okupowanie, czy obleżenie, i ostrzeliwanie poczty polskiej. Także no, jest tego sporo z materiałów niemieckich, zwłaszcza okres wojny. Ale, proszę Państwa, pojawiła się już przed wojną także narracja polska. Znaczy, paradoks polega na tym, że Polacy tam rzeczywiście stanowili mniejszość, jak doskonale wiemy, w Gdańsku, ale to właśnie w Gdańsku nakręcono długie partie filmu fabularnego, który niedawno się odnalazł, dzięki Bogu, nazywa się Zew Morza, pewnie część z Państwa go widziała, jeśli nie, jest dostępny w sieci, bardzo interesujący film, ponieważ akcja tego filmu o marynarzu, prawda, który marzył kiedyś o morzach, prawda, i wypłynął w te morza, a później wraca po latach, prawda, i pracuje po pierwsze w Gdyni, ale także i w Gdańsku. I co ciekawe, proszę Państwa, jest w tym filmie, to że on, ta łatwość, w jakiej bohater przemieszcza się pomiędzy Gdańskiem a Gdynią, jakby w ogóle nie było granicy, tak? Jakby chciał zasugerować, że właściwie to jest nasze, prawda? Gdynia jest polska, Gdańsk właściwie również. Przyjeżdżam, przypływam do niego tak, jakby mnie nikt nie kontrolował na jakichkolwiek rogatkach czy na jakiejkolwiek granicy. Jest w tym filmie bardzo silny właśnie taki wydźwięk, że właściwie to nie ma problemu, żeby się tutaj przedostać, nie? Czy tak jakby w domyśle, to jest nadal polskie, nie? Tutaj ten film, więc gorąco Państwu go polecam. Oczywiście czym bliżej wojny, tym coraz więcej też materiałów kronikalnych pojawiało się w Gdańsku, zwłaszcza w kronice Polskiej Agencji Telegraficznej, prawda? Czy na przykład Polska w Gdańsku, czy tuż przed wojną liczne felietony w kronikach filmowych, które mówiły, że Gdańska nie oddamy, że można odepchnąć się, nie damy, tak jak mówił Józef Beck, i wtedy pokazywano jakieś ujęcia Gdańska, informując, że Gdańsk był zawsze polski i pamiętam, jak komentator mówi, Gdańsk był zawsze polski i wszystko, co najlepsze, to właśnie z Polską związane było, nie? Czyli wiecie Państwo, jakby, przepraszam za wrażenie, przeginaną w drugą stronę, tak? Jak tam w tą stronę, tak tutaj w tę stronę, tak było. I proszę Państwa, przejdę po II wojnie światowej, przypomnę Państwa te narracje, o których tutaj mówiłem. Ta narracja przypominająca już była, tak? Gdańsk zawsze polski, ale oprócz tego antyhitlerowska rewitalizacja odbudowy, tak bym ją nazwał, Staropolska, stoczniowo-portowa, miastem wolności, wolne miasto Gdańskie i dekonstrukcja mitu, jak Państwo wiecie, tutaj staram się ilustrować to cały czas tym tytułem, czy kadrami z filmu, który Państwo za chwileczkę obejrzycie, prawda, czyli do widzenia do jutra, albo nie obejrzycie, bo być może część z Państwa jednak zobaczy, że już jest późno, bo ten facet się rozgadał i mówi, nie, to może dojrzeć w domu, nie? Czego nie życzę, rzecz jasna, ale wiecie Państwo też, że już nie ma, prawda, tej tutaj pięknej mozaiki, która była na szczęście gdzieś jest składowana tam u konserwatora zabytku, w związku z tym kiedyś może jeszcze ją zobaczymy, ale tego już nie ma. No. I to jest zawsze polski, narracja antyhitlerowska. To jest zrozumiałe, że większość, bardzo duża ilość filmów polskich, kręconych przez Polaków, odnosiła się do tych wydarzeń, które działy się tutaj, tak? Do początku wojny, do wolnego miasta Gdańska. W związku z tym, proszę Państwa, pojawiło się kilka filmów co najmniej, które do tego się odnosiły. I jeden wiodący temat, taki, który się jakby wyodrębniał, czyli temat Westerplatte, o którym też jeszcze za chwilę. No i to już jest temat wolnego miasta. On najczęściej pojawiał się albo w latach 45-70, kiedy, wiecie Państwo, no, ta gomułkowska władza była bardzo zainteresowana rewizjonizmem niemieckim, prawda? Czyli że Niemcy cały czas właściwie myślą o tym, żeby otoczać Polsce granice, które do niej, czy ziemie, które do niej nie należały. I w latach 80. ten temat jakby wrócił. To są te ważne filmy, Wolne Miasto, wiadomo, Stanisława Brzewicza, pewnie Państwo kojarzycie, Szkatułka z Hongkongu, czyli taki przebieg na kłopoty bednarski, tak, później oczywiście na kłopoty bednarski. Tutaj mała, proszę Państwa, uwaga, taka na stronie, mała dygresja, byłem niedawno w archiwum w Milanówku, tam są archiwalia producenckie. I między innymi sięgnąłem się też do teczki producenckiej, tam są wszystkie informacje o tym, jak ta produkcja przebiegała. Sięgnąłem do teczki właśnie na kłopoty bednarskie i pamiętam moje mocne zdziwienie, że akurat w tej teczce, a w innych czegoś takiego nie było, znalazłem cały scenariusz jednego z odcinków, ostatniego odcinka, nie? Siódmego. A jak Państwo być może pamiętacie, w odcinku 7 na kłopoty Bednarski podjeżdża pod bramę, tam na pociągu, podjeżdża pod bramę Westerplatte, prawda, wojskowej składnicy tranzytowej, i wtedy wybucha
Zaczyna się wojna, tak? Oczywiście w ogóle jest jasno, prawda? Nikt nie bierze pod uwagę, że wtedy o 4.48 było jednak dość ciemno. Tutaj w tym filmie jest jasne, dlatego właściwie się nikt prawie nie trzyma w filmach, nie tylko tam za jasności te salwy są. W każdym razie, dlaczego o tym Państwa mówię? Zdałem sobie sprawę, że ten ostatni odcinek został dopisany w takim, a nie innym zakończeniu. To znaczy, chodziło producentom tego filmu w latach 80. o to, żeby cały czas wpisywać się w tą silną narrację antyniemiecką, antyhitlerowską, która zaczęła się od ataku na Westerplatte. W związku z tym zrobili wszystko, żeby ten bohater pociągiem podjechał w ostatnim odcinku, w ostatniej scenie pod Westerplatte i żeby zaczęła się II wojna światowa. Nie? Znaczy, że dopisali ten scenariusz, prawda, i go dołożyli do tych materiałów producenckich. Bo jak Państwo pamiętacie, serial Na kłopoty bydlarskie, to tam jest taki lekki, prawda? No jest gdzieś tam w tle, prawda, ta taka hitlerowska, to narastanie hitlerowskiej opresji, ale ten wątek taki standardowy dla polskiej podręcznika polskiego historycznego, że wszystko to zaczęło się na Westerplatte, prawda, i Niemcy bestialsko zaatakowały ten półwysep, no to musiało się jeszcze znaleźć, prawda, w ostatnim odcinku Na kłopoty bydlarskie, który jest najpoważniejszym zresztą odcinkiem. Przecież zobaczcie, jak Państwo kiedyś będziecie oglądali, to on już nie ma takiej tonacji, takiego luźnego, trochę niemoralnego Filipa Marlowa, nie polskiego, nie, czyli bydlarskiego. Nie? Już jest dużo poważniejszy. Pogranicze w ogniu, kilka odcinków, Gdańsk 39, taki serial. No i masę Państwa filmów dokumentalnych, ja tu tylko tytułem przykładu wymieniłem te najważniejsze, czyli Straszna Bałtyki, Gdańska opowieść, Albert Forster, jak za zachodnie Artura Greisera, Obrońcą Poczty Polskiej i tak dalej, i tak dalej. Sporo jest tego, proszę Państwa, tych filmów, które cały czas przypominają, że Gdańsk to jest miejsce, w którym rozpoczęła się II wojna światowa. Że Gdańsk to było miejsce, gdzie gnębiono, przepraszam za to kolekwializm, Polaków, prawda, mniejszość polską. Że Gdańsk to jest miejsce, w którym mniejszość walczyła z przeważającymi siłami wroga, patrz, Westerplatte i Poczta Polska. Ten wątek zarówno w filmach dokumentalnych, jak i kronikach zwłaszcza, zawsze przed 1 września, tak, pojawia się po prostu w bardzo dużej ilości. Także tego, to jakoś tam budowało właśnie ten mit tego miejsca, filmowy mit tego miejsca. No i temat Westerplatte często oczywiście. Nie? Jest kilka filmów o Westerplatte, no przede wszystkim film Westerplatte Stanisława Różewicza. Później rewizja tego mitu w filmie Tajemnica Westerplatte 2013, no ale to już jest ten etap rewizjonizmu, prawda? Natomiast tutaj Westerplatte, dokumentalne, wrzesień 39 tak było, odwersalne Westerplatte, spojrzenie na wrzesień i tak dalej. No i przede wszystkim Polska Kronika Filmowa, przecież prawie od pierwszych numerów informowała już o Westerplatte. Przypominała pamięć Westerplatte, następnie informowała, że w oddziałach tej armii idącej ze wschodu jest brygada imienia bohaterów Westerplatte, tak? Pamiętacie Państwo później z Człowieka, z tutaj Pancerni Pies, prawda? Że idą właśnie ci, którzy będą mścić, prawda, to bestialstwo niemieckie, że oni tutaj zaraz przyjadą i wyzwolą Gdańsk. To moje? Nie, myślałem, że jest też mam podobne trochę. Taka ścieżka dźwiękowa przy okazji, każdy musi mieć ścieżkę dźwiękową, jest dobrze. I następne, i ten wątek przesła cały czas właśnie się pojawia poza okresem stalinowskim, kiedy nie przypominamy o bohaterstwie Westerplatczyków, wtedy nie bardzo chciano tą historię przedwojnia przywoływać, ale pierwsze 2-3 lata tak, a później po 56 roku temat Westerplatte wraca jak bumerang, zwłaszcza właśnie przed 1 września, tak? Gdzie non stop informowano albo na przykład o czyjejś śmierci, albo wręczeniu jakiegoś orderu dla zasłużonych Westerplatczyków, albo budowaniu pomnika obrońców Wybrzeża, prawda, w 64, 5, 6 roku. Ten temat cały czas właściwie funkcjonował. I to ciekawe, proszę Państwa, że temat Westerplatte polskiej kronice filmowej był takim stałym leitmotywem do końca lat 60., ale jak się skończyły lata 60., to oczywiście po zmianie władzy i po wejściu zupełnie innego myślenia o Polsce, patrz, Gierek, to dominującym tematem, jak Państwo sądzicie, co było w polskiej kronice filmowej, jako taki leitmotyw? Co? Nie. Port Północny. Port Północny, wiecie Państwo, nie? Budowany, prawda, jeden z najnowocześniejszych portów, prawda, na Bałtyku. I to w bardzo wielu numerach ten Port Północny, na początku, zwłaszcza lat 70. się w polskiej kronice filmowej pojawia, tak? Bogierek miał swoje, można powiedzieć. Bogierek miał swoje Westerplatte, że tak powiem, w tym sensie. Może to nie brzmi zbyt dobrze, ale tak to wygląda. No oczywiście, że Stary Pancerni Pies, nie? To najsilniej w popkulturze się zaznaczył, prawda? No bo przecież ojciec Janka, prawda, walczył na Westerplatte
W związku z tym Janek jako członek tej brygady imienia bohaterów Westerplatte jedzie pomścić ojca, prawda? Nie wie jeszcze, że on żyje, prawda? Więc jedzie pomścić ojca, niejako tą sztafetę pokoleń walki przejmuje. W odcinku 12 proszę Państwa Rotmistrza, prawda? Jeszcze tej Polski przedwojennej, jak to Zygmunt Hitler, który gra oczywiście majora Sucharskiego wcześniej w filmie Westerplatte. To nie był przecież przypadkowy wybór aktora. Więc tutaj się pojawia bardzo silne właśnie takie, taka obecność tego tematu. Taki przykład zresztą kina Moczarowskiego, pokażecie Państwo tego polityka, prawda, z lat 60. Moczara, który kierował z Powidem Związkiem Bojowników o Wolność i Demokrację i który chciał, prawda, budować taką legitymizację polityczną, walcząc z Gomułką w oparciu, prawda, o doświadczenie wojskowe i wojenne. Wszystkich Polaków, nie tylko AL, nie tylko Gwardia Ludowa, nie tylko ci, którzy szli ze wschodu, ale także AK i tak dalej. Więc w związku z tym ten film się bardzo dobrze wpisywał w te moczarowskie tendencje. No i Podróż za jeden uśmiech, to pewnie Państwo wiem, odcinek. Jest w ogóle fajna scena, ja ją po prostu nie miałem tutaj przygotowane, ale ja ją króciutko opiszę. Otóż Państwa, no wiadomo, Duduś ten drugi, prawda, sobie właściwie płyną tam do Sopotu czy do Gdyni i przepływają właśnie koło Westerplatte i pyta się, Duduś, wiesz co tutaj było, nie? A tamten oczywiście, który zwykle nie był zbyt lotny w kwestiach wiedzy, nie? Od razu mówi, tak, oczywiście to Westerplatte. Bronili się w sposób bohaterski, prawda? A wiesz, ilu było 182, prawda? Czyli jakby czytankę taką z podręcznika od razu mówi. Scena jest kompletnie, proszę Państwa, dla fabuły nieistotna, nie? To jest taki typowy pasaż, nie? Jak płynie, no to jak płynie z Gdańska, czyli z nabrzeża, prawda, do Sopotu, no to trzeba pokazać oczywiście Westerplatte, chociaż to nie wnosi nic do akcji, no ale oczywiście tutaj z powodu propagandowych trzeba było ten komponent i ten element zaznaczyć. Też dość rozkoszna scena przez. Gdańsk zawsze polski. Druga narracja, czyli narracja rewitalizacji i odbudowy. Od samego początku, tak jak mówiono o Westerplatte w Polskiej Kronice Filmowej, tak od razu informowano Polaków, dużo częściej niż w wypadku Wrocławia, to od razu powiem, bo też to sprawdzałem, informowano Polaków, że Gdańsk będzie odbudowany dzięki komu? Oczywiście dzięki państwu ludowemu, to jasne, prawda? Czyli to był kolejny, jak gdyby, mit ekranowy, który legitymizował tę nową władzę. Pierwszy mówił o tym, że my przyszliśmy tutaj, wyzwoliliśmy z opresji niemieckiej ten kraj, a teraz go odbudowujemy. I ten wątek odbudowywania, rewitalizacji Gdańska też jest bardzo częsty w filmie. Zwłaszcza w Polskiej Kronice Filmowej, ja nie będę przecież tego cały tutaj czytał, nie wiem, bo co ja to tutaj rzuciłem. Nie mogę się powstrzymać, żeby ten komentarz sobie przepisać, bo był taki rozkoszny, nie? W każdym razie w programie wyborczym Frontu Narodowego zapowiedziano całkowitą odbudowę Gdańska do roku 1960. Poinformowano o tym widza w numerze 51 roku. I ten temat, proszę zobaczyć, wynotowałem sobie numery kronik, kiedy on jest taki bardzo istotny, ale on generalnie wraca dużo częściej. To znaczy taki na zasadzie takiej migawki, nie? Że tutaj odbudowuje się Gdańsk. Patrzmy, jak postępują prace. Zdaje to było bardzo ważne. A to się często później przeniosło na filmy fabularne. Ta rewitalizacja, narracja rewitalizacji odbudowy przeniosła się na film fabularny. I muszę przyznać, że jeden z moich Państwa ulubionych filmów jest nowela z filmu Jadą, goście jadą. Możecie Państwo sobie przeczytać dialog pomiędzy Polką a Polonusem. Amerykanin polskiego pochodzenia przyjeżdżają na statku Batory, prawda, czyli kolejna jakaś tam ikona wybrzeża, przypływają na statku Batory i spacerują po ulicy Długiej i mężczyzna mówi "You and an antiquity, ja dam to oni drukują w live". Oczywiście mówi taką omaną angielszczyzną, prawda, że ty i ta starożytność, prawda, nie, tutaj. A ona, powiedz to po polsku, młodość i stary żytność. A ona, a ta starożytność to ja, bo te kamieniczki mają zaledwie 5 lat. Czyli na siebie pokazuje, że ona jest starożytnością, a kamieniczki są właśnie rekonstrukcją. Ledwie 5-letnią. On sobie uprzedni był astonishing, prawda, zachwyca się, jak to tak można, prawda? On, Amerykanin, zachwyca się polską myślą rekonstrukcyjną. To prawda, przecież to wszystko było w gruzach, dopiero niedawno je odbudowano. It's wonderful. Oh, wait a minute, krzyczy mężczyzna i kieruje swój aparat na fontannę Neptuna, która była oczywiście w polskim kinie w tych filmach bardzo często także fotografowana. Tak? I to jest Państwa właśnie fragment filmu Jadą, goście jadą, nowela pierwsza. W innych filmach też się pojawia ten wątek pojawia. Mianowicie, no do widzenia do jutra. Proszę zobaczyć, jak Państwo będziecie ten film oglądać, czy jak Państwo go oglądaliście, że Zbyszek Cybulski tutaj funkcjonuje trochę jako przewodnik, nie? Mówię, a tutaj to, a tutaj to, a tu właśnie tego nie było. No, trochę jak taki przewodnik, który się chwali tym miastem, prawda? Bo oczywiście wiadomo, że jedno z najważniejszych tematów tego filmu jest całe to środowisko Bilbonu, prawda? Środowisko Teatrzyku Coto, ta miłość pomiędzy córką konsula a Zbyszkiem Cybulskim.
ale w tle jest bardzo silna narracja odbudowanego Gdańska, z którego jesteśmy dumni. My, ludzie, jesteśmy dumni, dlatego ja Ciebie poprowadzę po tych najważniejszych zabytkach i będę funkcjonował w formie właśnie przewodnika, który Ci te wszystkie najważniejsze miejsca pokaże. Tak samo, proszę Państwa, jest Żoli Austrańczyka, pierwszym kolorowym filmie fabularnym o Gdańsku. Nie wiem, czy Państwo kiedyś oglądaliście tą rozkoszną, rachityczną taką trochę komedię. Romantyczną właściwie, no bo to jest, prawda, Polonus przyjeżdża z Australii i chce szybko na CITO mieć tutaj żonę, nie, prawda, i chce jak najszybciej zobaczyć, żeby ktoś zaprezentował całą paletę polskich ziemianek, nie, bo tak on się wypowiada, no i idą oczywiście na koncert Mazowsza, nie, jest wiele ziemianek, tutaj ta znaczna słowa ziemia, idą na koncert Mazowsza i on sobie wybiera oczywiście Czyżewską. No i cała intryga oczywiście wokół tego zbudowana, ale pięknie jest, Państwa, pokazywany Gdańsk. Jest taka fajna retoryka pokazywania tego Gdańska. Jest jedna z moich ulubionych scen, Państwa, kiedy grany przez Dziwąskiego redaktor właśnie ma mu nalalić te ziemianki, widzi ten plakat z Mazowsza i go tam prowadzi, to rozmawiają sobie właśnie tutaj na tle, wiadomo, gdzie jesteśmy, na tle Zielonej Bramy i kamera robi taką jazdę, właśnie mogliby tutaj stać, no, i sobie tak dalej rozmawiać, ale nie. To byłoby strata materiału, to byłoby strata przestrzeni filmowej, więc kamera robi taką jazdę i zatrzymuje się na tle mostu i pokazuje co? Oczywiście żurawia, nie? I to jest bardzo częsty wątek, w podróży za jednym uśmiech jest tak samo, że oni sobie właśnie idą, oczywiście najpierw koło gdzieś Neptuna, a później wychodzą zza Zielonej Bramy i oczywiście muszą stanąć gdzie i porozmawiać oczywiście na tle żurawia, prawda? Żeby wszyscy zobaczyli. Ja sobie zresztą czasem, Państwa, tak myślę, że to nie jest dobre dla filmu, bo jak... Pierwszy raz oglądałem ten film, to ja w ogóle zapomniałem, o czym oni rozmawiają. O, żura. Zemsta przestrzeni, powiem. Zemsta miasta. O, żura. Tak samo jak, Państwo, jak bardzo często występuje Cliff Orłowski w różnych filmach, nie? No, tak jak małżeństwa tam też chodzą, prawda, i robią sobie non-stop zdjęcie, to jak oglądam kolejny film, kolejne zdjęcia małżeńskie robione na Cliffie, przy Cliffie Orłowskim, to myślę, o, znowu Cliff Orłowski. A zapominam o tym, co jest treścią oczywiście, prawda, tej fabuły. I to tak samo troszkę czasem jest. Zobaczcie Państwo, jak był zachwycony szef kinematografii na kolaudacji tego filmu, Żona dla Australijczyka. Mówi, zdjęcia Gdańska są bardzo pięknie zrobione, to jest tak cudowne miasto, że na pewno każdy, kto go nie widział, a kto pójdzie na ten film, to zechce je zobaczyć. Te zdjęcia Gdańska są ogromną zachętą do zwiedzenia tego miasta. Czyli w tym podkreślił, Państwa, że tak na dobrą sprawę głównym bohaterem, czy jednym z głównych bohaterów, obok dwójki bohaterów, jest Gdańsk. Tak? I że warto na ten film pójść właśnie z tego powodu, bo jest rodzajem folderu po odbudowie, prawda? To teraz pojedźcie i zobaczcie, jak pięknie to miasto budować. Tak? Zawsze znajdziecie jakiegoś przewodnika, który powie, że jest już starożytnością, bo te kamieniki mają tylko kilka lat. Nie? I oczywiście przez bardzo liczne filmy dokumentalne. O tym procesie odbudowy naprawdę sporo takich filmów dokumentalnych powstało, no ale nie ma czasu, żeby o tym wszystkim mówić. Natomiast wiadomo, że film fabularny jest tutaj najważniejszy, on buduje tę narrację. Gdańsk zawsze polski i narracja staropolska. Wiecie Państwo, jednak Gdańsk był spichlerzem Europy, prawda, był jednak miastem staropolskim. Tych filmów zbyt wiele nie jest, więcej filmów dokumentalnych niż fabularnych. No ale Panienka z okienka, no to wszyscy ją oczywiście znamy. A dlaczego, Państwa, tutaj podkreślam to, że jest ten komponent podkreślania polskości w kontrze do niemieckości? Ponieważ film się zaczyna takim napisem, który nam to jasno i wyraźnie mówi, dlaczego on właśnie ten film powstał. To nie jest tylko zabawa, to nie jest tylko film przygodowy, tak, w oparciu o deotymę, ale on powstał także w celach, nazwalibyśmy to propagandowych, tak wypraszczają, w każdym razie jakichś takich indoktrynacyjnych. I sobie pozwolę, Państwa, przeczytać ten początek. Film się zaczyna, napis. W pierwszych dziesiątkach XVII wieku, więc przeszło 300 lat temu, król Władysław IV wystawił w Pucku zbrojną armadę z 9 okrętów złożoną dla obrony morskich granic Polski. Przeszło 300 lat temu, sławił w całej Europie, nie wiem co tu jest napisane, w całej Europie znakomity dyplomata, książę Ossoliński, namiestnik królewski. Przeszło 300 lat temu żył w Gdańsku astronom polski, Heweliusz, który założył własną obserwatorium zaopatrzone w instrumenty przez siebie skonstruowane. I przeszło 300 lat temu, mieszczanie gdańscy, uniesieni pychą i bogactwem, nie pomni na przywileje swobody udzielonej przez koronę, cło przestali płacić do szkatuły królewskiej, prawda? Jak film podpowiada, przede wszystkim ci, którzy nie chcą płacić, to mają niemiecko brzmiące nazwiska. Nie? I też jest to bardzo, bardzo, bardzo ważne. Też tutaj ten wątek się pojawia. Przy okazji, Państwa, to jest jeden z nielicznych przypadków obok na Kłopoty Bednarski, gdzie Gdańsk był kręcony gdzie indziej, nie? Bo on był, Państwa, kręcony nie w Gdańsku, tylko po prostu był zbudowany, nie? Ja pierwszy raz jak obejrzałem, to nawet nie zauważyłem tego, że nie dostrzegłem, a te wszystkie kamieniczki do poziomu tylko pierwszego piętra, bo więcej nie starczyło już pieniędzy, czyli do poziomu pierwszego piętra,
Więc nie można było pokazywać takich naprawdę planów totalnych gdańskiej starówki, tylko trzeba było ucinać gdzieś tak na wysokości właśnie pierwszego piętra. Zostały zbudowane w Lublinku pod Łodzią, tak? Wytwórnia w Łodzi to realizowała, a na lotnisku dzisiaj w Lublinku tam po prostu budowano tę scenografię i dotąd zbudowano, więcej pieniędzy zabrakło, więc już trzeba było się ograniczyć w prezentowaniu Gdańska właśnie tylko od powiedzmy pierwszego piętra w dół, a nie w górę. Jest też taka scena makiety zrobionej tak strasznie, że ci z Państwa, którzy widzieli ten film, to myślą, że ta polska szkoła scenografii to jednak mogła być lepsza. Tak bym powiedział. Proszę Państwa to sobie zobaczyć. To jest takie jedyne ujęcie Gdańska staropolskiego. I w koszu. Z ręce opadają. No, na tyle to mi starczyło, że jest to. To polskie blockbustery to mieliśmy. No i jeszcze tajemnica Wielkiego Krzysztofa, ale już nie chcę o sobie mówić, więc nie dam. Proszę Państwa, Gdańsk stoczniowo-portowy. Oczywiście tego wątku też nie mogło zabraknąć. Czyli tak, był wątek wojny, prawda? Był wątek rewitalizacji, odbudowy. Był bardzo silny wątek staropolski. I proszę Państwa, był też bardzo silny wątek stoczniowo-portowy. Znaczy to miejsce słynęło nie tylko z tego powodu, że tu była wojna, czy z tych innych, że świetnie odbudowujemy, ale to miejsce miało sobie jeszcze jeden potencjał narracyjny. Mianowicie budujemy znakomite statki. I przez ten wątek statków w polskich kronikach filmowych permanentnie, jak Państwa kiedyś przejrzałem te kroniki filmowe, to co roku najpierw jednotysięcznik, później dwutysięcznik, czwartotysięcznik zwodowany, piątotysięcznik, po prostu non stop te tysięczniki mi weszły w głowę, Państwa, nie z tych kronik filmowych. Kolejne tysięczniki były wodowane, więc polska kronika filmowa tym stała, może dlatego, że jednym z ośrodków lokalnych polskiej kroniki filmowej był w Sopocie, nie? Więc tego materiału z nadmorza było naprawdę bardzo dużo z polskich kronikach filmowych. Polska kronika filmowa miała jeszcze cztery inne miejsca, gdzie miała swoje filie i tam zwykle wtedy tych materiałów było więcej niż z innych regionów Polski. O poszczególnych wodowaniach właśnie te relacje. Natomiast Państwa też powstał film fabularny w latach 60., czyli Banda Kuźmińskiego, reżysera, który mocno był związany z o resocjalizacji trudnej młodzieży. Gdzie można resocjalizować młodzież, która nie wie, co chcą zrobić? W stoczni gdańskiej oczywiście. Niech pójdą i oczywiście w ogóle się nie zdemoralizują. Nie będą najlepszymi budowniczymi Polski Ludowej. Więc takie rzeczy są więcej w tym filmie. No i Molo to z kolei o inżynierze, który woduje statek, tak? Tu Ryszard Filipski go grał, nie? To jest taki trochę egzystencjalny film w duchu Antonioniego. Pierwsza partia filmu, początek filmu rzeczywiście o zwodowaniu statku, a potem już właściwie o tym, że ten bohater nie wie, co ze sobą zrobić, bo ma 40, prawda, czyli taki smuga cienia, co on tam ma robić, snuje się i już gdzieś ta stocznia odchodzi na bok, ale zaczyna się to tak, żeby pokazać tą nowoczesność polskiej stoczni, tak? I ten partia pierwsza, 15-minutowa jest naprawdę jakby z reklamy przyjęcia. No i przecież, jak Państwu powiedziałem, później się to zmienia, tak? PKF Westerplatte i porty, tak? Czy wodowania ustępuje portowi północnemu. I relacja z tego, że tutaj mamy czym się znowu pochwalić. No i przecież idylla trwała do końca lat 60. A później Gdańsk już nie był tak pięknie pokazywany. Z wiadomych powodów. Bo nagle stał się niepokorny. Nie? I Gdańsk, który mógł opowiedzieć o sobie kilka bardzo propagandowo właściwych opowieści, tak? Antywojenną, staropolską, technokratyczną i tą rewitalizacyjną, nagle Gdańsk stał się już mniej popularny z wiadomych powodów. I proszę Państwa, ciekawe, jedyny materiał, który zapisywał wydarzenia, które się tutaj działy, wizualny materiał upubliczniony, bo nie mówię oczywiście o taśmach esbeckich i tak dalej, to był w polskiej kronice filmowej w numerze 50B. To B oznaczało, że był węższy zakres, Państwo pewnie wiecie, B i A. B to było tylko dla wybranych miasta, A powszechnie. W związku z tym, proszę Państwa, i tutaj w pierwszym felietonie tego numeru zinterpretowano, co tak naprawdę władza myśli o tych wydarzeniach, które zdarzyły się tutaj na wybrzeżu, dlaczego ludzie wyszli na ulicę i polała się krew. I to, proszę Państwa, jest tak nieznośnie propagandowe, tak? Że tego się aż czytać nie da, ale ja proszę Państwa przeczytam. Musimy Państwu pozwolić. Gdańscy operatorzy kroniki nakręcili te zdjęcia kilka dni po tragicznych wydarzeniach. Widać jeszcze ślady, rozbite okna wystawowe, prowizorycznie zaszklone sklepy. Zniszczone kioski, spalone budynki. Poruszenie wśród klasy robotniczej na wybrzeżu wykorzystane zostało przez męty, które czekają na okazję. Po prostu precyzyjne wyjaśnienie wszystkich wydarzeń. Eufemizm to z całą masą jakichś takich agresywnych sformułowań, jak Państwo widzieli. Doszło do rabunków, aktów wandalizmu, mordów, zginęli ludzi. Przeniesienie dyskusji na ulicę stworzyło napięcia i trudności. To nie był strajk, to było przeniesienie dyskusji. Władze postanowili dyskutować na ulicy. Wojsko strzeże gmachów publicznych i poczty, węzłów kolejowych i portu. Trudno dobierać słowa, by wyrazić ból i żal z powodu tragicznych wydarzeń. Pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Edward Gierek powiedział, że naród otrzyma pełną i prawdziwą odpowiedź na stawiane pytania. Chominki zwiastują zbliżanie się świąt, trudniejszych niż się spodziewaliśmy. Życie nasze, dzień dzisiejszy i jutro zależą od pracy. Nikt nam niczego za darmo nie da. Oczywiście sugestia na końcu, presupozycja, że my za darmo coś zrobimy.
już są ohydny ten komentarz jest, mówiąc szczerze, Państwa Polskiej Kroniki Filmowej. I dodam jeszcze to, że to jest jedyny materiał, który do momentu Polskiej Kroniki Filmowej 80 roku i Człowieka z żelaza, tak, mógł publicznie być pokazywany. Został pokazany i Edward Gierek nie wywiązał się z danego słowa, to znaczy nie pokazał na ekranie materiałów z grudnia 70 roku, czy to z Gdańska, czy z Gdyni, czy z innych miast. Więc właśnie to był jedyny ślad. No ale to już zmieniało narrację myślenia o Gdańsku, tak? Jest miastem niepokornym. I tej niepokory przyniosła w filmach jest sporo. Człowiek z marmuru, czyli widzicie Państwo, że pamiętałem, no to zrobiłem specjalnie, że się Państwo zorientowali. Człowiek z marmuru. No i tu trzeba przyznać Państwa, że prawie to jest tylko końcowa scena, ale przyznacie Państwo, że Wajda był jakimś profetą, nie? No bo to jest 76 rok, tak? I gdzie wysłał tego Birkuta, nie? Do pracy? No do Stoczni Gdańskiej, tak? I gdzie kończy się film, prawda? No kurczę, w Gdańsku, koło Stoczni, czy w Stoczni Gdańskiej. A my w domyśle, znaczy domyślamy się, że on zginął w wypadkach grudniowych, choć się nie jest to powiedziane wprost w Człowieku z marmuru, ale domyślamy się, że zginął w wypadkach grudniowych. I trzeba przyznać Państwa, że oczywiście Stocznia Gdańska była kojarzona jako jeden z tych najbardziej niepokornych zakładów pracy, więc gdzie miał ten Birkut, prawda, po wyborach 57 roku, gdzieś zniknąć i pojechać. No mógł pojechać do Gdańska. No ale trzeba było jednak tego wyboru dokonać. I Wajda go dokonał, w związku z tym nie było problemu, że później skleił dwie fabuły, tak? W 76 roku kończy ją pod bramą Stoczni, może nie tą, co ją kojarzymy, prawda, ale jednak pod bramą Stoczni, a później w 80 roku przyjeżdża i kręci dalszą część tego filmu, tak? Bez problemu. Przecież nie mógł wiedzieć, że tam się to wszystko zdarzy, nie? Także rzeczywiście to jest dość profetyczne. Wtedy też nakręcono zakończenie, jak szuka grobu Birkuta, Agnieszka, to zakończenie, ona nie odnajduje tego grobu na Oksywiu, nie odnajduje, więc wiesza kwiaty na bramie. I to zakończenie później weszło do filmu Człowiek z żelaza, bo Wajda przechował ten fragment, bo już wtedy chciał zasugerować, że to wszystko związane było z grudniem 70 roku, ale niestety władza nie pozwoliła, właściwie władza, on sam wycofał się, tak? Miał świadomość, że ten materiał nie przejdzie, że nie ma co napierać, bo film w ogóle może nie wejść, rzeczywiście film był bardzo trudno dostępny w Polsce, miał fatalną prasę oficjalną, więc Człowiek z marmuru właściwie ledwo przemknął się, przesmygnął przez cenzurę. Próba ognia i wody, to pewnie Państwo kojarzycie, prawda? Ten taki film z Kryszakiem o tragedii na MS Konopnicka, nie? Z lat 60., nie? Tutaj w latach 70. Trochę wpisywał się, proszę Państwa, w dyskurs kina moralnego niepokoju w drugiej połowie lat 70., czyli wiecie Państwo, ten, który mówił, że w Polsce dzieje się źle, takie współczesne dramaty, które mówiły, w Polsce jest fatalnie. I on trochę się wpisywał w to, prawda? Pokazując jakieś takie no, niedoróbki, jakieś braki i tym podobne rzeczy, proszę Państwa, nie do końca, ale to no, trzeba powiedzieć, skoro mówimy o Gdańsku, miastem wolności, o narracji antykomunistycznej, no to Człowiek z żelaza. Nie będę w ogóle nawet o tym mówił, no bo wszyscy wiemy, co to za film. Jeden chyba z najważniejszych filmów gdańskich, tak, albo nie Blaszanego Bębenka, czy Westerplatte, czy Wolnego Miasta, no to ten absolutny to. Polska kronika filmowa Strajk, bardzo ważna, 15-minutowa, która nie pokazywała wydarzeń jako przeniesienie dyskusji na ulicę, żadnych eufemizmów. Po raz pierwszy użył to słowa strajk, wyraźnie, ale w tym materiale były też materiały archiwalne z grudnia 70 roku. I tak na dobrą sprawę, tłumy waliły na tą kronikę filmową właśnie z tego powodu, żeby zobaczyć to, czego wcześniej nie mogły zobaczyć, a lokalne firmy dystrybucyjne często wycinały, proszę Państwa, ten fragment. Że jakby kazało im wycinać ten fragment materiałów archiwalnych i co robili robotnicy, którzy chodzili na tą kronikę, domagali się w różnych licznych pismach, które Państwa odkryłem, domagali się właśnie przywrócenia tej wersji właściwej Polskiej Kroniki Filmowej o strajku z materiałem z grudnia 70 roku. Władze wydawało się, że ona w ten sposób, jak pokaże ten materiał z grudnia 70 roku, zalegitymizuje swoją otwartość na rozmowy, wiecie Państwo, nie? Rozmowy sierpnia 80 roku. Tymczasem dostrzegli też wywiadowcy, że widzowie na ten fragment reagują bardzo negatywnie, tak? Jeszcze mocniej się zapieklają złości w stosunku do władzy, bo widzą, jak ona postąpiła z ludźmi w grudniu 70 roku. Więc zaczęto wycinać ten fragment grudnia 70 roku. No Robotnicy 80, relacja z rozmów, długometrażowa. Najważniejszy film, proszę Państwa, festiwalu, który się odbywał w Nocie wtedy, w Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, wtedy jeszcze w Gdańsku. Najważniejszy, po kilku dniach od zakończenia strajku, jeszcze niezmontowany dobrze materiał z dwóch taśm, obrazu, właśnie z kilku taśm obrazu i z kilku taśm dźwięku, pokazano publiczności na festiwalu w Gdyni po prostu jak makiem zaś płacz. Niedowierzanie, że coś takiego się w Polsce zdarzyło, to znaczy, że można oglądać na ekranie rozmowy, najważniejsze wydarzenie polityczne, tak? Czyli rozmowy pomiędzy stroną rządową a komisją tą Solidarności, prawda? Po kilku dniach od strajku i kilkaset metrów od tych wydarzeń, można zobaczyć. Więc to było coś niezwykłego w roku 80. ten festiwal właśnie w Nocie. Oprócz tego jeszcze inne dokumenty, jak Państwo tutaj widzicie. Dodam jeszcze, proszę Państwa, no,
odmiennym spojrzeniem, jakby wyłamującym się z tej naszej narracji, tak? Albo antyniemieckiej, albo antykomunistycznej, no jest jednak to widzenie przez pryzmat literatury Grasa. No i trzy książki zekranizowano. Najbardziej znane oczywiście są te Plaszemy Dęblenek i Wróżby Kumaka. I cokolwiek by o tych przeniesieniach w filmach nie mówić, to są one próbą, prawda, zbudowania czy pokazywania tej dawnej, multikulturowej, prawda, rzeczywistości Gdańska, gdzie koegzystowały ze sobą różne nacje. Gdzie właściwie każda z nacji ma tyle samo wad, co zalet i właściwie nie można nikomu przypisać jakiejś wyraźnej, negatywnej cechy. Więc tutaj trochę to odmienne spojrzenie. Tak? Pamiętam, że Wróżby Kumaka, Państwo też pewnie pamiętacie ten film, prawda, kiedy to próbują się dogadywać, wspólny cmentarz tworzyć. Więc jest to taka chęć pojednania się ponad podziałami, która oczywiście zabrzmiała mocno dopiero po 89 roku, prawda? A w wypadku Plaszemego Dębenka, jak Państwo wiecie, to film zrealizowany za niemieckie pieniądze, który przez długi czas nie mógł być w Polsce pokazywany, choćby ze względu na scenę wyzwalania Gdańska, nie? Przez żołnierzy radzieckich, która jest dość mocna w tym filmie. No i przecież dekonstrukcja mitów. Otóż, proszę Państwa, zobaczcie Państwo, jakie filmy powstały po 89 roku. Solidarność, Wróżby Kumaka, Strajk Bohaterka z Gdańska, Tajemnica Westerplatte, Wałęsa, Człowiek z Nadziei i Układ Zamknięty. I jakby nie patrzeć, Państwa, no to no, Wróżby Kumaka, nie? Rewitalizują, czyli jakby proponują spojrzeć inaczej na ten konflikt polsko-niemiecki. No? To, co było osią, można powiedzieć, fabuły w większości polskich filmów. Dalej, Strajk Bohaterka z Gdańska, trochę to zostawię tutaj na boku. To Annie Walentynowicz, ale taki film, który się Annie Walentynowicz w ogóle nie podobał, prawda? Była tam no, zaprezentowana troszkę dziwnie, użyję nawet takiego eufemizmu. Tajemnica Westerplatte, wiecie Państwo o czym jest, prawda? O tym, że to nie major Sucharski, tylko oczywiście kapitan Dąbrowski, tak? O tym, że major Sucharski drugiego dnia wpadł, prawda, dostał jakieś padaczki, epilepsji, że był chory psychicznie przez kilka dni, właśnie chory, przez kilka dni w ogóle nie zarządzał, czy zawiadował tym Westerplatte, a robił to Dąbrowski, tak? Czyli znowu ten dyskurs, proszę Państwa, czy bić się, czy nie bić, nie? Tak samo jak to było Westerplatte, no ale takiej konwencji trochę horroru, filmu mocno krwawego, nie? Takiego typowego dla współczesności, gdzie efekty wizualne są ważniejsze od jakiegoś takiego namysłu, rozsądnego namysłu na polską historię. To miał być taki film rewizjonistyczny, są też tytuł, Tajemnica Westerplatte, nie? Nie Westerplatte, wszyscy wiemy co o nim myślą, tylko Tajemnica Westerplatte. Historycy już oczywiście od dawna już o tym pisali, tak? Ale to jest ta różnica między historykami, którzy pisali, a filmem, który odwołuje się do zbiorowej świadomości, prawda? Czyli do kultury, który jest częścią kultury masowej. Nie? Dopiero wtedy zaczyna się dyskusja naprawdę na poziomie społecznym. Wałęsa, Człowiek z Nadziei. No nie wiem, Państwa. No, w każdym razie ten film powstał po to, prawda, żeby dać odpór, tak, wrogom Lecha Wałęsy. Tak? No, Andrzej Wajda go po to zrobił. Tak? Bo on już kiedyś zrobił, Państwa, Człowieka z Nadziei, czyli trzecią część trylogii. W tym filmie Solidarność jest nowela, która się nazywa Człowiek z Nadziei. Kiedy to Janda, Radziwiłłowicz, Wajda i Wałęsa rozmawiają w kinie Neptun o tych właśnie dniach i latach. I to z racji tego, że Wajdzie nie udało się dostać dobrego scenariusza, to Wajda traktowała jako takie domknięcie tej trylogii. Ale w momencie, kiedy, wiecie Państwo, nie, zaczęto rewidować mit, nie? No to rewizja mitu się pojawia, w tym wypadku osobowy mit Lecha Wałęsy, no to Wajda poczuł się zobowiązany do tego, żeby zrobić o nim film, tak? Żeby pokazać, że nawet jeśli coś podpisał, to z takich, a nie innych powodów. Czyli film powstał właśnie po to. Bo w Człowieku z Żelaza nikt nie miał wątpliwości, kim jest Człowiek z Żelaza, nie? Nawet ten Człowiek z Żelaza nam pojawia w jednej ze scen przed Anną Walentynowicz, jak Państwo pamiętacie. Zresztą pomysł był w ogóle taki, żeby Jerzy Radziwiłłowicz, który tam miał być kimś takim jak Wałęsa, nie? Na szczęście zrezygnowano z tego pomysłu, to znaczy, że on był ostatecznie Borowczakiem, nie? Czyli kimś, kto rozpoczął strajki, dzięki temu można było pokazać Wałęsę, prawda, poszerzyć tą fabułę. Ale na początku idea scenariusza była też między innymi taka, zastanawiamy się, czy przypadkiem nasz Tomczyk, czyli syn Pirkuta, nie powinien po różnych tam, wiecie Państwo, przejściach życiowych i tych historycznych, nie powinien być kimś takim jak Wałęsa, nie? Wprost nie wyrażony jako Wałęsa, ale wiadomo, że to on lider, to ten człowiek bez żelaza. Na szczęście odeszli od tego, no ale ten film no, jakoś tam, można powiedzieć, mitologizuje Lecha Wałęsy, co do tego nie ma wątpliwości. A Układ Zamknięty? No to nie muszę, proszę Państwa, mówić, prawda? Gdańsk jako miasto przekrętów jakichś niejasnych, które mają swoje zaszłości historyczne, prawda, postkomunistyczne, nie? Czyli zawsze Państwo, Gdańsk już po 89 roku nie był tak mitogenny, nie? A jeśli już, to częściej występował jako bohater, który jakby ten antagonista bardziej niż protagonista w filmie. Nie we wszystkich, bo miłość jest wszystkim. To oczywiście piękna laurka dla Gdańska, ale czy dla Gdańska? Raczej dla miłości. Okej, okay, no co Państwo dzisiaj zobaczycie, no już będę chyba tego opisywał, bo już czasu nie ma chyba, jak sądzę. Kurczę, zdawałem się. Przepraszam. Chociaż jeśli Państwo chcecie, to kilka słów mogę jeszcze do widzenia do jutra powiedzieć, ale to nie wiem, czy mamy jeszcze czas. Tak.
Proszę Państwa, do widzenia do jutra. To był bardzo spóźniony debiut Janusza Morgensterna. On miał wtedy 37 lat. Był znakomitym reżyserem drugim. Nikt sobie nie wyobrażał, Wajda sobie na przykład nie wyobrażał robienia filmów bez niego. I ten do widzenia do jutra powstał trochę przez przypadek, bo Morgenstern nie mógł zrealizować wcześniej z powodów cenzuralnych scenariuszy, które sobie wymyślił, a które dotyczyłyby pokolenia Kolumbów, no jak Polska Szkoła Filmowa, nie? Czyli takie tematy o Powstaniu Warszawskim i tak dalej. I tak był już zdesperowany, że sięgnął po temat, który dobrze znał, bo przyjeżdżał na wybrzeże, widział Big Bomb, znał dość dobrze środowisko aktorskie, to też jeden z jego obowiązków jako drugiego reżysera, żeby dobrze znać środowisko aktorskie. Znał bardzo dobrze Zbyszka Cybulskiego, którego poznał jeszcze w 1953 roku. Często tu przyjeżdżał na te premiery Big Bombu właśnie do Zbyszka Cybulskiego. I chciał ze Zbyszkiem Cybulskim właśnie nakręcić Do widzenia do jutra. Tak naprawdę, proszę Państwa, autorem scenariusza, znajdziecie Państwo informację, że jest ich trzech, naprawdę autorem scenariusza jest właśnie tylko i wyłącznie Zbyszek Cybulski, tak? Bo Kobiela trwał jedną scenę, która wypadła, tak, z filmu, a Wilhelm Mach, który jest wpisany w czołówce filmu, właściwie został tam dołożony przez kierownictwo literackie zespołu kadr, który produkowało ten film przez Tadeusza Konwickiego, tylko po to, żeby nadać temu filmowi jakąś taką powagę, nie, że literat za tym się jakiś kryje, nie? A nie jakiś dwóch aktorów, których w ogóle nie znamy. Nie? Bo to jeszcze było właściwie trochę przed Popiołem Diamenty i przed wiadomo, stworzeniem przez Maćka Chemickiego, przez Zbyszka Cybulskiego takiej wyrazistej postaci. I proszę Państwa, znowu Wrocław, przy nam się kłania, ponieważ Janusz Morgenstern zabrał Zbyszka Cybulskiego ze sobą do Wrocławia, jak kręcili Popioł i Diament. I na planie Popiołu i Diamentu pisali Do widzenia do jutra. I więcej, gdyby nie Do widzenia do jutra, to prawdopodobnie Zbyszek Cybulski nie zagrałby w Popiołu i Diamencie, bo Wajda go nie chciał. Wajda mówił, jak tak ma wyglądać jakowiec, tak? Jest to lepiej, prawda? Krótkie nogi, kurwa, kędzierzawy jakiś tam, chodzący w jakichś właśnie takich dziwnych strojach, prawda? W okularach. W okularach, prawda? Nie widać w ogóle jego oczu, tam zrobiono później próby zdjęciowe i okazało się, że jak się poświetliło, to na szczęście widać oczy, więc można było dalej kręcić. Więc Wajda go nie chciał, to był ostatni, który był brany pod uwagę. A dlaczego go ostatecznie wziął na casting? Bo się uparł Morgenstern. Bo on już miał dość bycia czołowym asystentem, drugim reżyserem. I mówi, ja muszę nakręcić film, swój własny debiut. Tak? Chcę to zrobić na kanwie opowieści o dowiedzenia o teatrze Kubibom. Tak? Jedynym, który jest mi w stanie zapewnić materiał scenariuszowy, jest Zbyszek Cybulski. Więc on musi tu być i grać tę rolę. Inaczej ja się wycofuję. Wajda się wystraszył, bo rzeczywiście Morgenstern był znany jako znakomity drugi reżyser, a do obowiązków drugiego reżysera na przykład należało przez rozgrywanie aktorów. To znaczy w tym sensie, że zanim weszli na plan, tak, zdjęcia się rozpoczęły, to próbował z nimi, nie? A to było akurat o tyle dobre, że wytwórni filmów fabularnych we Wrocławiu mieszkali na piętrze i schodzili na parter i tam sobie po prostu grali, nie? Robili próby. I Morgenstern po prostu z nimi świetnie to wszystko realizował. To on jest, jak mówił Wajda, autorem tej słynnej sceny z lampkami, prawda? To on wymyślił, tam w scenariuszu było, że jedli jakąś sałatkę śledziową, nie? A tutaj te sceny z lampkami. Więc on wiedział, że jak nie będzie miał Morgenstern, to straci po prostu źródło kreatywności w tym filmie. No ale postawił warunek wyraźny, nie? Cybulski. Cybulski pojechał, nie napisali całego scenariusza, no ale coś już się jakby popchnęło do przodu. No a Cybulski po prostu zapisał w tym momencie jakby takie swoje własne doświadczenia w tym filmie. Tutaj nie ma pewności, czy tą Marguerite, czyli Françoise de Bourbon dzisiaj, prawda, która przekazała te zdjęcia, czy ta Marguerite kochała się w Cybulskim, czy w Wowo Bielickim, którego Państwo tutaj też zobaczycie, jako tego, który konkuruje z Cybulskim, prawda, i na tym skuterku, nie? Wowo Bielicki się przyznawał, że to raczej on się podkochiwał, ale można się domyśleć, znając z wersji Cybulskiego, że on się też na pewno podkochiwał, bo on się w każdej ładnej kobiecie podkochiwał, zanim się poznał swojej żony i się z nią żenił, tak tutaj muszę tak delikatnie powiedzieć, żeby tych chwali Bóg. W każdym razie, no, myślę, że to też jest jego opowieść. No i zjechano tutaj w lecie 59 roku, tak? To jest trochę film środowiskowy, bo wzięto wszystkich tych, którzy się kręcili wokół tego młodego pokolenia, czyli i Komeda, i Polański, prawda? Tutaj został i ci właśnie aktorzy Big Bomu, Jerzy Radziwiłłowicz, prawda? Bowie Bilicki, Chyła, Wojtych, prawda? Romuald Frejer, oni tutaj z tego środowiska też wyszli. No i nasycili ten film taką prawdą tego miejsca, tak? Prawdą tej opowieści. Wprawdzie nie mówi się tu wprost w tym filmie o teatrzyku Big Bom, tylko co? To, ale jednak, nie to tu, przepraszam, ale jednak jest to dość wyraźny sygnał. Swoją drogą, proszę Państwa, to też było tak już na koniec, że Zbyszek Cybulski gra tutaj postać po już swoim sukcesie, nie Maćka Chemickiego. I ci, którzy oglądali ten film, tak, to jakby oglądali Maćka Chemickiego, który zmartwychwstał, tak, w tym samym stroju właściwie, tak, chodzącego po ekranie, i trochę on jako ta postać rozsadza tę fabułę, tak? Ponieważ jeśli stworzył mit
Maćka Chełmickiego, a teraz nagle cofa się w latach do statusu studenta zakochanego, prawda, w jakiejś tam księżniczce, trochę jak mały książę, prawda, w takiej formule trochę takiej lekko naiwno-sentymentalnej miłości do Margarit, to takie, ci, którzy oglądali, mieli takie poczucie pewnego dysonansu, nie? Dysonansu, że oto zbyt poważny Jacek, Maciek Chełmicki po przejściach, który przeżył, nagle cofnął się w rozwoju emocjonalnym, nie? I nie walczy już o Polskę, nie? I tak inne rzeczy, tylko walczy o młodą dziewczynę, prawda? Czyli Margarit, którą gra tutaj, jak Państwo pewnie też wiecie, Teresa Tuszyńska, czyli znakomita modelka, przede wszystkim aktorka w drugim rzędzie, która jeszcze jako niepełnoletnia musiała dostać zgodę rodziców na to, żeby zagrać w tym filmie, którą zresztą Morgenstern zauważył w liceum Stefana Batorego w Warszawie na jednej z imprez właśnie takich i zakochał się w niej od razu, zresztą jak większość Polaków, męskich Polakach, w tamtym czasie, ale głos podkłada tutaj Eleonora Kałużyńska, czyli Amerykanka, która wyszła za mąż za Zygmunta Kałużyńskiego, a później stała się żoną Aleksandra Forda. Wyjechała z nim później do Stanów. Aleksander Ford popełnił później samobójstwo i ta trauma później przez wiele lat na życiu Eleonory Kałużyńskiej, która podkłada głos, funkcjonowała. Więc zobaczycie Państwo, Gdańsk takiego, jakiego już nie ma, tego pełnego młodości, ale też pełnego ruin. Gdańsk rewitalizujący się, gdzie odbudowany Gdańsk wchodził w taką wyraźną relację z młodością. Nie? I wtedy się patrzyło na ten Gdańsk jako na jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce. Przez kilka lat na pewno, dopóki robotnikom nie zachciało się wyjść na ulicę i tam prowadzić dyskusję. Ok, proszę Państwa, bardzo dziękuję. To tyle. Czy przed wojną, zarówno w czasie Wolnego Miasta Gdańska, jak i Gdańsk za czasów pruskich, czy miasto zlecało na swoje potrzeby archiwizację wizerunku miasta? Czy zachowały się takie filmy? To znaczy Senat Miejski rzeczywiście w 1934 roku zlecił, z tego co pamiętam, jeden zrealizowanie filmu takiego promocyjnego, tak, o Gdańsku. Tak mogliśmy go nazwać, czyli, ale zlecił realizację. Natomiast Miejski nie wiadomo, żeby archiwizowano. W ogóle wtedy idea archiwizacji była jeszcze bardzo w powijakach, pan. Właściwie wszystkich, pod każdą szerokością geograficzną, jeśli chodzi o archiwizację filmów, tak? Pod każdą szerokością geograficzną. Stąd między innymi takie straty w tych materiałach filmowych. Stąd tak mało mamy filmów z lat 20. czy 30., ponieważ nikt nie myślał jeszcze w kategoriach powołania czegoś takiego jak filmoteka, jak archiwa narodowe. To dopiero właściwie idea we Francji się pojawiła szybciej. No, wytwórnie filmowe także same jako takie archiwizowały, ale państwowo to ta idea powoli się przedzierała. Nie? Na pewno w Gdańsku nie było takiego. Nic nie wiadomo, żeby był ktoś taki kraty, kto chciałby archiwizować materiały wizualne związane z Gdańskiem, ponieważ nie myślałem wtedy jeszcze takiej kategorii. Oczywiście tutaj są fachowcy od archiwizacji, pewnie mają inne spojrzenia na tą sprawę, ale no, globalnie to dość długo trwało dochodzenie do takiej idei, żeby nic mi w każdym razie nie wiadomo, żeby ktoś archiwizował. A jeszcze taki był serial dla młodzieży Znak Orła, zdaje się, i tak. Tam też były niby w gdańskich działa, czy to było rzeczywiście w Gdańsku się rozgrywało, czy to Gdańsk... Tam Gdańsk taki umowny bardzo, nie? No, tam właściwie tak jak w 80 filmach, których nie wymieniłem, nie? To Gdańska. Ja na przykład, proszę Państwa, jeden z moich ulubionych filmów, który Państwu nie wymieniłem, to jest film, gdzie się może nam pojawił tytuł, Po drugiej stronie tęczy. Dlaczego? No bo tam jest ten mój czteropiętrowy blok na Kołobrzeskiej. To jest z moich ulubionych. Pierwszy raz oglądam ten film, to był 82 rok, więc dopiero te bloki budowano. Dopiero budowano to przy morzu z wielkiej płyty i z wielkimi falowcami. I patrzę, to chyba Kołobrzeska, nie? I tylko modlę się, żeby realizator zrobił panoramę w prawo. Prawda? I co robi realizator? Robi panoramę w prawo. No, posłuchał się mojej modlitwy, patrzę, jest Kołobrzeska gdzieś. Mój blok, nie? No, ale to takie właśnie fragmenty, sporo takich właśnie filmików, którzy jest. Czy jak budowało się Zielenia, prawda, w filmie Ostatni po Bogu, no, tam się pojawia taki wyraźny ślad budowania tego Zieleniaka od góry, jak Państwo pamiętacie, prawda, na tych dwóch takich wielkich filarach jakby budujące od góry. Pojawia się jeszcze niedokończony Zieleniak w takim pasażu, jak bohaterowie jadą przez miasto.
I takich oczywiście śladów, które można by dzisiaj traktować jako taką ocalającą materię, tak? Chociaż zdjęć z tego też mamy bardzo wiele, prawda? Kostycarz i inni robili tyle materiału, że tutaj tego aż tak bardzo nie potrzebujemy. No ale gdyby to potraktować jako właśnie taki też materiał źródło historyczne, to takich ujęć jednostkowych, które można jako źródło historyczne wykorzystać, jest naprawdę w polskim filmie o Gdańsku bardzo dużo. W zasadzie epizodu jednej scenki, czegoś takiego. A chodźcie pomocny film z Janem Nowickim chyba, który był takim pechowym inżynierem w drugiej kwarcie, w trzeciej części serialu to było. Też jest pokazany Park Północny, jak ta linia się zrywa na barce i tam też akcja rozwija, to też było wymienione, czy tak? To tylko taki epizod to był. Tak. Znaczy ja pamiętam już ten znaki szczególny, tak? Bo tam gra Cieślak, prawda? Czyli 07 w Złoście i gra tam właśnie kogoś, kto pracuje w porcie północnym, prawda? Przyjechał z południa Polski i tutaj teraz na odcinek pracy został rzucony trochę z powodów własnych osobistych, więc tutaj cały wątek jest kilku części serialu bardzo, bardzo silny. Na początku lat 70, czyli Gierkowskiej takiej prostolicie. Proszę bardzo. Wiem, czy jest już późno, czy ten obiad jeszcze wtedy. Rozumiem. To jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.